Żegluję na jednym lub czasami dwóch fokach, czyli żaglach przednich, rozpiętych na bomach. Potężna oceaniczna fala rzuca jachtem na wszystkie strony. Płynąc z wiatrem od rufy, mam duże boczne przechyły, często ponad 30 stopni, raz na jedną burtę, a za chwilę na drugą. Leżenie w koi, przygotowywanie jedzenia i każda inna czynność wymaga dużo wysiłku. Muszę się odpowiednio trzymać i opierać, tak jak jest to możliwe, aby nie rozbić się albo na przykład oparzyć gorącą kawą lub zupą wylaną na siebie. Każda rzecz na jachcie musi mieć swoje miejsce, aby móc ją znaleźć wtedy, gdy jest potrzebna. W lądowych warunkach mało kto zastanawia się nad sposobem poruszania się. Wstawanie, kładzenie się i chodzenie każdy wykonuje podświadomie. Dla mnie na rozkołysanym jachcie każda z tych czynności to skomplikowana operacja. Na przykład leżąc w koi, decyduję się na wyjście, muszę wykonać rutynowe czynności. Najpierw bez wstawania wyjmuję okulary z wyściełanego głębokiego pudełka zamocowanego w pobliżu mojej głowy i zakładam je. Czasami muszę rozplątywać zwijającą się linkę zabezpieczającą przed spadnięciem ich z głowy. Następnie muszę wyczekać na przechył w odpowiednią stronę, potem chwycić się prawą ręką uchwytu przy schodkach, jednocześnie odpychając się od koi lewą ręką. W momencie, gdy jacht zacznie przechylać się na przeciwną burtę, wylatuję jak z katapulty i przelatuję nad deską sztormową, która normalnie zabezpiecza mnie przed wypadnięciem z koi podczas snu. Lewą ręką łapię się uchwytu przy stole nawigacyjnym, jednocześnie stawiając nogi na podłodze. Jeszcze tylko wstawienie nóg w klapki lub kalosze stojące na podłodze i już jestem gotowy do dalszych czynności. Manewr kładzenia się na koi wygląda tak samo, tylko że wszystkie czynności są w odwrotnym kierunku. Wykonuję to wielokrotnie w ciągu doby. Podobnie jest z gotowaniem na kuchence. Zapalenie gazu, napełnienie czajnika, potem przelanie gorącej wody do kubka, przykrycie go, bo w takich warunkach niemożliwe jest picie bez przykrywki, albo otwarcie konserwy i jej zagrzanie, to kolejne ćwiczenia zręcznościowe. Opis używania toalety jachtowej i niezbędnej przy tym akrobacji zostawiam bujnej wyobraźni czytelników. Zwrócę tylko uwagę, że takie urządzenie jachtowe dodatkowo wymaga ręcznego przepompowywania i przełączania zaworów w jedną i drugą stronę. Tradycyjnie na małych jachtach sprawy te załatwiało się na burcie zawiecznej, trzymając się wand. We współczesnym jachtingu widać postęp również w tej dziedzinie. Każda czynność wymaga odpowiedniej kolejności, a każda rzecz musi być odpowiednio położona i zabezpieczona. Szczególnie dotyczy to noży i innych ostrych przedmiotów, bo nawet małe nacięcie skóry w połączeniu ze słoną morską wodą powoduje silny ból, co w poważnym stopniu ogranicza sprawność.